widzowie, witam serdecznie! Pierwszy dzień na Księżycu, który musimy tutaj przetrwać i witam! Jest ze mną Devson i Palionowy. Cześć! Hej. Co tam się, Palio, chowasz? Co to ma być? Dlaczego uciekasz od nas znowu? Tościk, bo uwięziłeś mnie w kosmosie, tak? Ale jak je od razu uwięziłem? No właśnie, Tościk, uwięziłeś nas i kurde, teraz zgrywasz bohatera. Dobra, to nie moja wina, panowie, ale w każdym razie musimy zbadać tam tą stację, która tam jest. Co się śmiejesz? To był twój pomysł, żeby tutaj lecieć. No co mój pomysł? Ty też chciałeś lecieć w kosmosie. No ale ja się cieszę, że tu jesteśmy. Co ty narzekasz? To on narzeka. No dobrze, ja mam gody. Ja mam zielony kombinezon i przejmują mnie jego emocje. A, rozumiem. No dobra. Dobra, słuchajcie, sprawa jest prosta. Przeanalizujmy, po co my tu przylecieliśmy. Przylecieliśmy tutaj, żeby się wzbogacić, ponieważ ponoć mają być tutaj do wydobycia kamienie wartościowe, różne tego typu rzeczy, które sprawią, że się wzbogacimy, za co kupimy broń, dzięki czemu pokonamy hejtera i wrócisz na stołek. Krótko mówiąc, podsumujmy, jakie będziemy mieli korzyści, gdy wrócimy z powrotem. My będziemy mieli kupę siana, a ty odzyskasz władzę. Co ty na to? I hejter odejdzie z Palionowa. Że hejter na jakąś pukawkę się nabierze? Myślę, że to tak. To nie będzie na branie się, bo to będzie prawdziwa broń. No, słuchaj, no ja to nie pukawka, wiesz, tylko pistolet. Właśnie. Widziałeś pistolet kiedyś? Pukawkę to ty sobie możesz na festynie właśnie kupić, ty, pod kościołem. Tak on... A nie, ten, kurde, jak pukawkę, ty. Pistolet, prawdziwa broń, ty. No, a, więc... broń więc... na kulki. Ale ja pytanie, czy ci pasuje taki podział? Może uprzedzę ci, jakie masz odpowiedzi. Masz tylko opcję tak. No, w sumie to tak. No to świetnie, no, no to świetnie. Kurde, w takim razie my zysk po 50%, to on ma władzę z powrotem i jest elegancko. Dobra, słuchajcie, musimy znaleźć miejsce, w którym jest to wszystko pochowane. Ale jak nie przeżyję, to rodzinie. Jak nie przeżyjesz, stary, to masz zysk całej wyprawy. Super. No, więc elegancko. Kurde, dobra, się tu teraz tak. Jest! Co jest? Zobacz tu toast! Co? Kurde. A, ale jestem zabawny. Chodź tu. Chodź, walne siekiery, to się podsłoży się, kurde, scyzoryk. Dobra, musimy tam wejść. Tam ogólnie nie ma ludzi. Z tego, co już przeczytaliśmy u ciebie, Dawid, no to tam ludzi, kurczę, chyba już od dawien dawna nie ma, więc możemy być chyba stary, o to spokojni. No nie, no jak, co ty gadasz, ty? No co, no przecież 2000 któryś tam roku to było. On tam był. A nie, że tam dokładnie ludzi nie ma i nie wrócił. Ej, a wiecie, że pamiętam dokładnie, którego to było? Tak? Który? 23 października. Tak? A wiesz, że ja właśnie widziałem, jak książkę do ręki zabrałeś i spojrzałeś? Jak się wytłumaczysz teraz tego? No właśnie, kolega, tak w sumie to był dobry argument podał. Całe życie tak ściągałeś w szkole? Tak. Chłopaki, ja tam nie idę! Ja się trochę boję! Dobra. Chłopaki, nie nabawiajcie mnie do tego, ja tam nie będę. Nie gadaj, chodź. Sprawdź się, czy kogoś tam nie ma, nie? Przecież byliśmy już tutaj kilka razy dzisiaj. No dobra, ale mogą być... Raz, i to nie zagłębialiśmy się daleko. No dobra, ale to... A ty jest good. No pa, jak on leci, pa. On się nie... Lady, hear me tonight. To was my feeling. Dobrze, czyli mamy... Nie, słuchajcie, musimy przejrzeć to miejsce. Szukajcie jakichkolwiek znaków i jakichkolwiek danych dotyczących tego, gdzie może być jakieś miejsce, w którym które będą jakieś wartościowe rzeczy i tak dalej. Mi się wydaje, że ta baza tutaj jest, w sensie no ogólnie, nie wiem po co innego, ale wydaje mi się, że może być po to. I to mogą być, ej, to mogą być te kamienie. Jo. Czy to jest coś warte? Niepoważnie, wy jesteście niepoważni. To jest coś warte, panie Dawidzie? Oni tu hodują ametyst. Ja no, nie będę po prostu w to nawet wnikał. Ale... Jesteście, jeżeli zginiemy, to jest wasza wina. Zagłębiamy się w miejsce bez żadnej broni, bez niczego. Dobra, Dawidzie, a możemy... Zadam jeszcze raz to pytanie bardzo ważne. Kto wpadł na pomysł, żeby zostawić wszystkie itemy w domu? Ale człowieku, ty nie rozumiesz, że się materia zamienia i by one się zniszczyły? Ta? Ciekawe. Słuchaj, dobrze wiesz, że też chciałem zostawić te itemy. Co to za pokój? Nie chciałem! Ja chciałem właśnie zabrać! Nie chciałeś. Ja chciałem zabrać! Ale patrzcie, tu jest strach amnetystu! No to, dobra, czekaj, przeszukajcie te auta, może tu coś będzie. Z jakiejś skrzynki czy coś. Ale tu mają miastynię! To jest? No bo oni tu jakieś wykopaliska robią. Czekaj, idę to sprawdzić. Dźwignię! Idę to sprawdzić, że coś tutaj nie ma. Wykopalisku? No, jeżeli wykopują tu. Mają drzewka bonsai! Ja! Serio? No. Gdzie bonsai? Zawsze chciałem je zobaczyć! Hodują drzewka bonsai! Czekaj, wychodzę. To się tak nazywa? Widzisz, roślinność tu mają. O ja, no faktycznie, ale widzisz, panowie, przecież mówiłem, że tu była roślinność! No co? Ale to jest zamknięte w środku, czyli nie istnieje roślinność. To jest... Ty, ale jakbyśmy to urośli? Nie niż. nie niż. Ej, Filip, patrz! Co?
przed nami znajduje się wielki stalaktyt. Właśnie, teraz bardzo ważne pytanie. To jest stalagmit, stalaktyt czy stalagnat? Zaraz ci powiem. No, to jest bardzo ważne, bo ja nigdy tego... Ja nie wiem właśnie. Zwróć uwagę na to. Stalagmit. Patrz. Stalagmit. To jest stalagmit. Stalagmit, dobra. Tak. No. Co ty zrobiłeś? Gdzie jest Paweł? Paweł? A kuku. A tu jest. Ale joke. Ej, daj tą łopatę, jak nie używasz. No, no dobra, dam ci łopatę. Ale tylko i wyłącznie dlatego. A ty też masz motykę! Ja chciałem właśnie mówić, że... Jakie mają rzeczy? Chciałem mówić właśnie, że daję ci łopatę, bo mam motykę. Paweł, zostałeś bez narzędzi. Ale trudno, ty i tak tutaj jesteś tylko chwilowo. Dobra, jesteś na wakacjach. Patrzcie, jaki motocykl. Motor? Patrz, jaki mam motor. A to jest ten! Wiesz, jakie to jest drogie! Podnoszone siodełko! Motor? Ej, patrz, głowy ludzi są tutaj! O nie, ale jest też ty, no i jest złoto! Dawidzie! Kurde, no nie jest idźcie złoto. Tam! A tam było przecież... Czy się kapną, jak tam... tutaj zabierzemy im to? Ale... No właśnie, to zaraz wyjdą z tej kuli! Widzicie tu kogoś? A widzisz to, co jest nad nami? No i myślisz, że tam ktoś jest? Wierzysz w to, że tam nikogo nie ma? Nie, no to coś... wygląda? Coś... Wy jesteście niepoważni, nie? Ja... Żeby dobra, nie przeszukajcie budynki, ale se tutaj, bo tutaj nie przeszukaliśmy tego budynku. Ja wracam do domu. Ale tak? Jak do domu? No, a wiesz, że to musi się jak Tesla naładować. No tak, no, ale ty jesteś... dobra, ale ty chodźcie jesteś... chodźcie tu. Albo przeszukajcie coś, ja tu też szukam. Szukam. Tu nic nie ma, mam jakiś... bo dobra, mam jakiś ten, jak to się nazywa? Takie miejsce, gdzie bardzo dużo łóżek jest, gdzie ludzie śpią w ten, taki... To jest po wojsku to się jakoś nazywa, nie pamiętam jak, dobra. Mam książkę jakąś! Gdzie ty jesteś? Tu... O kurczę, utknąłem, a nie, dobra, mam. Dobra, wychodzę, idę do was. Mam książkę jakąś. Nie wiem, co to jest za książka, ale idę do was. Co? Gdzie jest kanapka? No idę, czekajcie, bo ja mam książkę jakoś, nie czytałem i chcę przeczytać ją z wami, bo ja nie wiem, co się wydarzy, jak czytam. Gdzie jesteście? Ale roślinność. Tam, gdzie jest taka duża kopuła szkolana. A, dobra, idę, widzę to. To jest farma, to Davo. Jest żarcie? No, jest, no. Zostawcie mi, ja mam tylko zgniłe mięso. Ale to nie urośnie, bo nie ma słońca. Zostawcie mi. Dobra, Dave, zbieraj wszystko, będą deale. Dodda kilof. Nie oddam wam kilof ani żebym miał go dawać. A jak tam się wchodzi? Powiemy ci, jak dasz nam kilof. Dobra. Mamy jedzenie i nie zawahamy się. Zostaw kilof przed. No jasne. Tu jeszcze de. Kurczę. Bierz, zostaw kilof przed. No, słuchaj, ja za ten kilof będę zaraz idę do środka. Połóż kilof i ci powiem, jak tam zajść. O, dobra, wiem. Siema. Ej, dobra, ale wy jesteście najgorsi, nie? Ja widzę, że tu było więcej rzeczy. Nawet woda rozlaliście, także się zasuwali. Nie, i z sianem biegnie, oczywiście. Dobra, ale trudno. Ja nic nie mam. Słuchajcie, ja mam książkę, ja czytam książkę, uwaga. Szukajcie pod największym kopcem bogatej jaskini. Legenda głosi, że jest ukryta, ale osoba, która ją znajdzie... ukryta, ale osoba, która ją znajdzie, będzie bardzo bogata. Szukamy tego miejsca od lat, cała załoga umiera, a bogactw brak. Czyli dochodzimy do fundamentalnej konkluzji, że warto tak, studiować. Tak. Warto studiować. No nie, no ogólnie dochodzimy do takiego wniosku, że ktoś już chciał... Ej, no dobra, nie mogę wtedy przejść. Co tu jest grane? Dobra, ja nie zadziłem jakieś niewidzialne bloki. Posadziłem jedzenie. Kurde, jak tu się wolno wchodzi do wody. Dobra, słuchajcie, jest problem taki. Mamy szukać pod największym kopcem. Czy to jest kopiec? To, co tutaj jest, jesteśmy? To jest kopiec. No jest kopiec. To jest kopiec. No jak kret zrobi kopiec, taki jakby taka górka. Kto tak mówi? Kopiec. No nie wiem, stary, no kopiec, no nie wiem, przynajmniej u mnie na Śląsku tak się mówi. Będzie jakaś dziura w takim. Ale wy też jesteście ze Śląska, to was też tak się powinno. Nigdy w życiu kopiec nie słyszałem, no, żeby ktoś... Nie mówiłeś, że kopiec kreta? Kopiec kreta, to jest takie ciasto. Nigdy w życiu nie słyszałem. To jest takie ciasto? Nigdy kopiec kreta? Kopiec kreta, no to jest ciasto czekoladowe, bananowe. Kopiec kreta? No wpisz sobie potem. Nie. Kopiec kreta, no jest sprawdź przepis, się, no. Sprawdź. No, jak, serio? Kopiec serio, kreta. Moja mama nie raz robiła, zarąbiste. Dobra, słuchajcie, musimy znaleźć kopiec w takim razie, ale nie kreta. No ale tu nie ma ciasta. Jak ja bym zjadł taki kopiec kreta? Co? Tu ma, nie. No nie, właśnie, szukamy. No jakby tu są takie kopce, ale no skoro oni tutaj... dobra, mam teorię. Ten kopiec, który tutaj jesteśmy, w sensie to miejsce, w którym jesteśmy, bo to ma takie dookoła obramówki, może to kiedyś było tu wszystko na środku, a oni to rozkopali po prostu i szukają tutaj, może tu trzeba kopać. Tam są dziury, nie? Moim zdaniem... Nie bez powodu tu jest ta stacja i nie bez powodu tutaj drążą, nie? Też nie bez powodu tu nikogo nie ma, było napisane, że cała załoga umiera, patrz Dawidzie, chcesz przeczytać książkę? Daj to. Dobra, ale za łopatę.
Może ktoś go zabił. Dobra, nie, no masz. Masz, poczytaj sobie. No nie, no wiecie, wydaje mi się, że tutaj mógł być kiedyś kopiec taki większy po prostu i oni to wszystko rozkopali, żeby poszukać bogactw. I to jest to, co poznajdywali. Tam jest ten ametyst, trochę złota, ale to nie jest dużo. Miało być dużo bogactw. Zobacz, kurde, no ten kopiec mi tam nie gra coś. Co ci nie gra? Nie wiem, kopiec, no nie wiem, szukacie kopiec pod największym kopcem. Nie ma czegoś dalej? Bogatej jaskini... O, dobra, tam coś dopisałeś, jestem pewien. Nie! Ja to nie patrzę. Widzę, że jest druga strona, nie było drugiej strony. Dopisałeś coś na drugiej... Bazgrnąłeś coś na drugiej stronie, jestem pewien. Ale to jest dobra treść. Dobra, Paweł, przyjdziesz do mnie? Chodź. Tak. Zrobisz to dla mnie? Zerkniesz coś na drugiej stronie? I powiesz, no to jest dobra treść, ale on to może zmienić wtedy. Nie wiem, ale ufam mu. No zmieni, no i zmieni, no i zmienia. Pokaż, bo on tam na pewno napisał. I widzisz jak zmienia, widzisz jak zmienia? Nie, Jezu, nic nie zmieniłem. Dobra, co jest na drugiej stronie napisane? Nie kliknąłem w tą książkę jeszcze. Dobra, teraz kliknął. No. Wiecie, pod największym kopcem bogaty jest... Drugą stronę zobacz, pierwszą znamy. Toast Clown. No, fajnie zmienił. A co tam w było? W ogóle takiej treści nie było. Co za typ? No a i się nie było? Dowiesz, trzeba było mi zaufać. Zaufałeś jemu, a nie mi. Okej. Okay. No dobra. No to przepraszam, że tak zrobiłem, ale wydaje mi się, że to ty napisałeś to z clown. Wydaje mi się, że to jest chyba koniec naszej współpracy. Tak. Nie, no dobra, panowie, musimy znaleźć ten kopiec. To, znaczy, to jest chyba token. Co? Tu jaka fabryka ametystu? Ale to czekaj, kopiec, no ale ja tu nie widzę żadnych takich kopców. Wypadło ci coś, czy nie? Nie, tak klopem robić! Ale jest taki dźwięk fajny. Słuchaj dźwięk. Przybity, nie? Słuchaj dźwięk. Co? Nie, ale to nie rozwalaj tego ręką! Gdzie ty jest? Tu, zostaw ale słuchaj dźwięk, słuchaj dźwięk. No to ja rozwalę kill. Kill off! Nie ma takiego dźwięku, jak się to bije kill offem. Założymy się? Tak. Dobra, o ile? Nie wiem, ja o to co było w tej książce. Dobra. Kominia się założy, że jest ten dźwięk. Patrz. No kop. No i co? Ej, nie słuchaj, wypadło. Słuchaj. No daj mi ręką zniszczyć i słuchaj, no to... jaki jest dźwięk. Słuchaj. I co, debile? Mi nie wypadło. Jesteście kurde głupi. Jesteście, ale ten, i co? Ale ten sam dźwięk. A, teraz też mi wypadło. No nie jest ten sam. Słuchaj, jak się robi. Ten sam. No wy jesteście niepoważni. No ej, sam. Dobra, zniszcz se sam łapą, zniszcz se sam, bo dobra. Może nie słychać. Czekaj, to nie to tu. To jest kłamstwo. No to nie słychać, ale ty na pewno teraz słyszysz. Dobra, nie niszczcie wszystkiego. I nie gracze nie słyszą, ale no przyznaj, że jest inny, ale ty no. Mówisz o momencie, w którym się wykopuje, czy w trakcie jak się bije? Jak się bije. No to tak, no ale to tylko i wyłącznie dlatego, no. Że po prostu, że no że i doszliśmy do wniosku, że miałem rację. Ale my nawet tego nie słyszeliśmy. No właśnie. No ale jest. Ale no, dobra, nie przemądrzę się. Dobra, słuchajcie, musimy znaleźć kopiec, no taki jest plan.